Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania. Konkretne minuty, w które możecie kliknąć z pytaniami i odpowiedziami, są w opisie filmu, a ja zapraszam Was już teraz na nowy odcinek. Dzisiaj zaczynamy od pytania od Artka. Mam cukrzycę typu drugiego. Od kilku tygodni stosuję dietę keto i IF. Schudłem kilka kilogramów, nie mam napadów głodu, jem 2-3 posiłki. Mój poziom glukozy na czczo 110-120, po posiłku trochę więcej, ale bez dużych skoków. Zmniejszyłem dawkę glukofaż z 1000 do 500 mg, czasem nie biorę wcale. Na glukometrze poziom ketonów 0,4, po dłuższej głodówce 0,6. Czuję się świetnie, szczególnie, że chudnę i nie jestem ciągle głodny. Czy to już ketoza? Drogi Artku, przede wszystkim naprawdę bardzo Ci gratuluję i mega się cieszę, bo to, co piszesz, to znaczy, że naprawdę stan Twojego zdrowia się mega poprawił, Twoje samopoczucie, więc naprawdę, naprawdę się bardzo cieszę, że tak keto fantastycznie pomogło Ci zadbać o siebie. I to, że właśnie zmniejszasz dawkę glukofażu, to jest jak najbardziej prawidłowe według mnie. Poziom glukozy na czczo 110-120, no to nie jest jeszcze niski poziom, natomiast na to potrzeba czasu. Piszesz, że od kilku tygodni stosujesz keto. Czasem obniżenie glukozy poniżej 100, czyli tak, żeby się mieścić w normach, a moim zdaniem nawet najlepiej, bardziej w okolice poniżej 90, zajmuje kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Jeżeli widzisz tendencję spadkową, to jest dobrze. Ketony 0,4 czy po głodówce 0,6, to też jest według mnie dobry poziom i o tym świadczą Twoje samopoczucie i Twoje efekty. Czy jest to pełna ketoza? To nigdy jakby nie da się tak odpowiedzieć na to pytanie, bo w ogóle ketoadaptacja i nasz stan ketozy jest procesem. Niektórzy mówią, że ketoadaptacja może trwać i rok i jest w tym trochę prawdy, bo zobaczcie, im dalej w to idziemy, tym te efekty są lepsze i tym bardziej jesteśmy zaadaptowani. Więc, ale ja bym w ogóle nie patrzyła, Artku, na to, czy jestem w ketozie, czy nie jestem. Jest dobrze, jesteś na pewno w procesie, który u Ciebie fantastycznie jakby się zmienia. Jeżeli chodzi o ten moment, tak, teraz jestem w ketozie, nie da się tego tak bardzo określić. Myślę, że jest to już jakiś stan ketozy, wytwarzasz te ciała ketonowe, czy Twój organizm już super efektywnie z nich korzysta? Nie wiem tego, być może jeszcze nie, ale zobacz, i tak masz fantastyczne rezultaty, więc można powiedzieć, że jakby ten efekt jest. Czy te węglowodany już teraz należy jakoś drastycznie zwiększać albo robić ładowanie? W Twoim przypadku uważam, że nie, bo naprawdę tutaj kilka miesięcy warto poczekać, żeby się ten poziom glikemii unormował. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna się odczuwać źle, zaczyna po prostu czuć, że potrzebuje tych węglowodanów więcej, to też trzeba po prostu eksperymentować, sprawdzać i jak zawsze mówię, dopasowywać to do siebie. Wiadomość od Kasi. U mnie keto obniżyło FT3 poniżej normy, sukcesywnie spadało z każdym miesiącem w keto, jednocześnie TSH i waga w górę, do tego zanik okresu oraz pryszcze. Niestety porzuciłam keto, ale chętnie się dowiem, dlaczego tak wielu osobom zanika okres. I nie, nie jest to redukcja czy przetrenowanie, tak zwany keto crash, na które ciągle środowisko keto odwraca uwagę. Droga Kasiu, i myślę, że wiele kobiet może mieć podobne wątpliwości. Obniżenie FT3 jest fizjologiczne i ja o tym mówiłam we wcześniejszych filmach, jeżeli nam nie leci w górę TSH. Natomiast to, co się u Ciebie stało, na pewno nie było fizjologiczne i być może Twój organizm tak zareagował. Dlaczego? Nie wiem. Ale mimo wszystko przypuszczam, że pewne niedopasowanie żywienia do Ciebie konkretnie tam nastąpiło. Moje podopieczne, z którymi przeprowadzam wywiad i prowadzę, jeszcze u żadnej osoby takie rzeczy się nie wydarzyły. I jeszcze żadna z moich podopiecznych okresu na keto nie straciła. Wręcz ja jestem przykładem tego, że okres na keto może się wreszcie wyregulować. Ale nie bagatelizuję też Twoich problemów, bo piszą również do mnie, nie jesteś osamotniona, piszą do mnie kobiety, którym rzeczywiście na ketoadaptacji gdzieś tam się okres rozregulował. Szczególnie jeżeli biorą antykoncepcję i ja w ogóle widzę, że antykoncepcja i keto nie do końca idą ze sobą w parze i też o tym mówiłam w poprzednich filmach, więc się nie będę powtarzać. Natomiast zazwyczaj ta sytuacja u większości osób rzeczywiście się za chwilę normuje. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego się mogą dziać takie problemy?
Nie jest to u większości kobiet, uwierzcie mi, ani nie widzę tego w statystykach, w badaniach, ani nie widzę tego jakby tutaj w mojej społeczności, ani nie widzę tego u moich klientek. Natomiast ja nie zawsze podkreślam, że keto u kobiet powinno być inne niż keto u mężczyzn i myślę, że wreszcie trzeba będzie jeszcze wrócić do tego tematu i może stworzyć jakiś konkretny materiał na ten temat. Natomiast kobieta, niektóre kobiety, bo też nie wszystkie, ale niektóre kobiety potrzebują do sprawnego funkcjonowania hormonów większej ilości węglowodanów i mam na to dowody naukowe, bo mamy taką sytuację, że u niektórych kobiet podwzgórze jest bardzo wrażliwe i ono tak samo jak źle reaguje na niedobory kaloryczne, bo tak, właśnie przechodząc na keto możemy obniżyć kalorie i wtedy jest problem, bo jest zanik okresu tym spowodowany, ale u niektórych kobiet, szczególnie młodych kobiet, właśnie pod wzgórze tak samo będzie reagowało na zbyt małą ilość węglowodanów. Dlatego keto można prowadzić na 30, na 50 gramach węglowodanów netto. W ogóle po ketoadaptacji powinniśmy te węglowodany zwiększać. Natomiast niestety wciąż wiele osób podchodzi do tego radykalnie. Są takie informacje, że trzeba jeść mało, że nie możesz tego, tamtego, sramtego. Nie, to nie jakby to nie tak działa. Trzeba to naprawdę dopasowywać do siebie. No i wtedy, jeżeli mamy tych za mało tych węglowodanów, to nasza przysadka mózgowa i tutaj właśnie wydzielanie LH, tego hormonu, jest jakby po części regulowana przez to też, ile mamy glukozy w mózgu. I u niektórych kobiet przy bardzo niskim podejściu węglowodanowym, no po prostu mogą się pojawić problemy hormonalne. Dlatego być może jest to ta przyczyna. Nie dotyczy to mężczyzn, więc bardzo często ja widzę, że po prostu u mężczyzn no nie ma tego problemu i więc oni jakby go nie widzą. I to w sumie jest normalne, bo to my mamy okres, oni nie mają okresu i my mamy humory, a oni aż takich chyba nie mają. Natomiast nawet kobiety starsze, kobiety po 30, 40, kobiety w okresie nawet nie podczas menopauzy, ale wcześniej, też raczej nie mają już aż takich problemów, ale kobiety młode szczególnie są na to bardziej wrażliwe, więc tutaj po prostu to trzeba dopasować do siebie. Natomiast Kasiu, u Ciebie ewidentnie ta sytuacja wskazywała na to, że coś się dzieje niedobrego. I w takim wypadku albo właśnie należy zrobić to, co zrobiłaś, czyli odpuścić, albo poszukać po prostu przyczyny, bo prawdopodobnie da się ją znaleźć i po prostu dopasować później to do siebie. Pytanie od Moniki. A czy przy nadczynności tarczycy, chorobie Graves-Sebastedowa również ta dieta jest polecana? Moniko, z założeniem zdrowego podejścia do keto uważam, że jak najbardziej tak. Przy większości jakichś chorób autoimmunologicznych keto ma działanie przeciwzapalne, więc jest polecane, co byście sobie tutaj nie podstawili. Ja mówiłam w jednym z pierwszych odcinków Keto Q&A, w których przypadkach keto jest odradzane. I są to naprawdę rzadkie przypadki zazwyczaj, jakieś kwestie właśnie z hipercholesterolemią, problemy właśnie, które genetycznie czasami u nas diety wysokotłuszczowe się nie sprawdzą, ale to naprawdę rzadko się zdarza. Keto dobrze prowadzone jest przede wszystkim przeciwzapalne i niweluje stany zapalne, a to stan zapalny jest jednym z głównych powodów praktycznie wszystkich chorób, które nas dotyczą i które się teraz w naszej współczesnej cywilizacji rozwijają. Pytanie od Marzeny. Bardzo interesuje mnie temat berberyny na ketozie. Czy jest ona pomocna na ketoadaptacji i lub na redukcji? Czy każdy może ją bezpiecznie stosować? Tak, droga Marzeno, mnie też ten temat bardzo interesuje i nawet w kursie Schudni na Keto o berberynie też jest. I tam są suplementy, które polecam. Dlatego, że berberyna ma trochę po części podobne działanie do metforminy, tylko ja uważam, że jeżeli ktoś nie brał metforminy, to lepiej się zdecydować na berberynę, bo jest ona bardziej jakby naturalna i bezpieczniejsza moim zdaniem. I teraz przede wszystkim, oprócz tam jeszcze też kwestii cholesterolowych, że może nam pomagać jakby podwyższyć HDL, obniżyć LDL, jeżeli ktoś ma z tym problem, to przede wszystkim ja berberynę polecam właśnie stosować w celu obniżania glikemii. Więc jak ktoś ma insulinooporność, cukrzycę, chce sobie obniżyć te poziomy cukru, robi to ketozą, ale może dodatkowo wspomóc się berberyną, albo jeżeli na przykład robi ładowanie węglowodanów, ale nie takie celowe, zamierzone, dobre, tylko takie imprezowe, wakacyjne, i chcę troszeczkę zminimalizować straty, to również tą berberynę można przyjąć. Jeżeli mamy na przykład wysoką glikemię na czczo, niektórzy mają, to może warto wtedy sobie tą berberynę wziąć wieczorem, żeby ona nam pomogła jakby utrzymać stabilny poziom cukru. Także tutaj metod jest bardzo dużo, natomiast ogólnie tak, berberynę polecam, uważam, że jest dobrym, bezpiecznym suplementem.
Pytanie od Ani. Czy można być uczulonym na siemię lniane? Podczas adaptacji do ketozy pamiętam, że niektóre przepisy zawierały olej lniany. Już w trakcie posiłku z tym olejem czułam, że coś jest nie tak i dostawałam strasznych boleści brzucha, ogólnego osłabienia po wizycie w toalecie. Teraz jestem na Twojej ketoredukcji, czyli na moim kursie, Aniu. Super, cieszę się, że jesteś. W niektórych przepisach jest mielone siemię lniane. Tak, jest na przykład taki chleb błonnikowy, bo to siemię fajnie podkręca nam błonnik, a on jest na redukcji ważny. Niestety po tym składniku zauważyłam strasznie wzdęty brzuch, uczucie ciężkości i to mi bardzo przeszkadza. I tutaj jeszcze jest kilka zdań na ten temat. Natomiast, nie powiem, Twój chleb błonikowy jest najlepszym pieczywem, jakie jadłam na keto spośród wielu naprawdę mieszanek przepisów. Jest bardzo smaczny. Jednak nie wiem, co teraz robić. Droga Aniu, bardzo się cieszę z jednej strony, że Ci smakuje, bo ja naprawdę długo też pracowałam nad tym, żeby to był prosty i smaczny przepis i dobry na redukcję. Natomiast przykro mi, bo powinnaś po prostu go odstawić. I tak można być uczulonym na len, można mieć na niego alergię, z której zazwyczaj jesteśmy w stanie się jej pozbyć poprzez dietę eliminacyjno-rotacyjną, no ale właśnie, jeżeli mamy na coś alergię, możemy to sprawdzić znowu testami na te alergie pokarmowe i IgG zależne, albo po prostu na zasadzie obserwacji. U Ciebie myślę, że nie ma co wykonywać testów, bo ta alergia jest ewidentna. I po prostu należy len, siemię lniane, olej lniany i wszystko, co ma len, odstawić. Da się to zrobić. I jakby miałam w ogóle, nawet ostatnio miałam podopieczną, która właśnie też ma uczulenie na siemię lniane, więc może się to zdarzyć i po prostu w takim wypadku to nie będzie sprzyjało Twojej redukcji. Więc nie czekaj, aż się Twój organizm przyzwyczai, bo jeżeli mamy jakiś alergen, który sobie dostarczamy, no to on podnosi stan zapalny. A jak wiesz z kursu, stany zapalne są jedną z pierwszych przyczyn, dlaczego nie chudniemy. Więc Ty musisz ten stan zapalny zredukować. Dlatego to siemię lniane u Ciebie nie będzie się sprawdzać i po prostu należy je odstawić. Len i olej lniany jest super na redukcji, ale jak wiesz z kursu, to nie jest jedyny olej, który polecam, więc po prostu odstaw len, odstaw siemię lniane i na pewno będzie lepiej. Możesz to zastąpić olejem z awokado, innymi nienasyconymi, czy MCT, ogórecznik, rokitnik, więc jest tego sporo do wyboru. Wiem, że jest to utrudnienie, ale na pewno jest to ważne, żeby po prostu zareagować. Także Aniu, trzymam kciuki za Ciebie i Twoją ketoredukcję i dziękuję Ci za to pytanie. Pytanie od Doroty. Pani Asiu, mam pytanie, czy w IF powinno się zmieniać godziny postu? Od 2 miesięcy jestem na 16 na 8, okno żywieniowe od 8 do 16, tego się trzymam. Zaczęłam jednak nabierać wody, choć mam czyste keto i jem maks do 1800 kalorii. Słyszałam, że godziny IF należy zmieniać. W jakim celu? By organizm się nie przyzwyczajał. Czasem dobrze, kiedy wie, co go czeka, a jemy w pierwszej części dnia. Może jednak się mylę. Będę wdzięczna za Pani opinię, z którą się liczę. Pozdrawiam serdecznie. Pani Doroto, bardzo dziękuję za to pytanie. Nie wiem skąd i dlaczego ktoś twierdzi, że trzeba zmieniać IF i te godziny, bo jeżeli się u Pani sprawdza taki czas, to właśnie lepiej zazwyczaj organizm reaguje, jak mamy stałe pory, tak samo snu, jak i posiłków. U niektórych rzeczywiście takie rotowanie w ciągu tygodnia ilości kalorii, no to łączy się z tym, że zazwyczaj jemy wtedy bądź wtedy. Natomiast ogólnie uważam, że to jest dużo lepsza strategia niż zmienianie. W ogóle to okno od 8 do 16 jest fantastyczne, bo jest też związane właśnie z odpowiednio dopasowane do cyklu dobowego, więc jak najbardziej jest super i bym się tutaj niczego nie przyczepiła, no gdyby nie to nabieranie wody. To nie jest na pewno powód tego, że jest okno żywieniowe od 8 do 16. Natomiast przy tym, że odkłada nam się woda, to dwie takie najczęstsze przyczyny. Może to być to, że mamy, pijemy jej za mało i po prostu się odwadniamy i tym sposobem organizm zaczyna odkładać tą wodę, więc po prostu po pierwsze polecam zwiększenie ilości wypijanej wody i ilości elektrolitów również, jeżeli jesteśmy na keto, po prostu suplementacja elektrolitami, wtedy szczególnie magnezem, potasem jest istotna. I kolejna rzecz, nabieranie wody bardzo często wiąże się z alergiami pokarmowymi, o których możemy nie wiedzieć. Tutaj piszesz o czystym keto, natomiast no właśnie czyste keto to jest takie ogólne pojęcie, ale na przykład tak jak przed chwilą była historia Ani, która ma uczulenie na len, tak? Prawdopodobnie ona też nabiera trochę wody jedząc ten len, więc tutaj po prostu musimy sprawdzić ewentualnie, czy nie ma mimo wszystko jakichś alergenów w naszej diecie, bo one bardzo często powodują to odkładanie wody. No dobrze. I mamy ostatnie pytanie od Anety. Post 24 godziny od śniadania do śniadania, czy od kolacji do kolacji, który jest bardziej korzystny i dlaczego? Droga Aneto, to się łączy już z tym, co w sumie, o co pytała Pani Dorota. Według mnie lepiej od śniadania do śniadania, ale u niektórych osób od kolacji do kolacji może będzie łatwiej, albo może od kolacji do kolejnego śniadania, czyli więcej niż 24 godziny.
Natomiast też nie chcę się powtarzać, w wielu Keto Q&A i w wielu filmach wcześniej mówiłam, że szczególnie u osób z wrażliwą gospodarką hormonalną albo z jakimiś problemami hormonalnymi, niejedzenie rano raczej nie pomaga im przywrócić swój organizm do równowagi właśnie pod kątem hormonalnym. Nasze hormony z rana potrzebują aminokwasów niezbędnych, egzogennych, m.in. choliny i tyrozyny, i o tym też już mówiłam. I po prostu u niektórych osób nie jedzenie śniadań się sprawdza i super, natomiast u wielu innych, w tym u mnie, po kilku latach się przestało sprawdzać i trzeba po prostu zacząć słuchać siebie. Więc jeżeli jesteś w stanie jeść od śniadania do śniadania, to ekstra. A jeżeli od czasu do czasu się pojawi od kolacji do kolacji albo od kolacji do kolejnego śniadania, to jakby też trzeba po prostu się obserwować i dopasowywać to indywidualnie. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku Keto Q&A. Ja Wam bardzo dziękuję. Wciąż Pan Awokado stoi na warcie i sprawdza, czy odpowiadam rzetelnie na Wasze pytania. Mam nadzieję, że tak. Nie protestuję, więc chyba jest ok. Zapraszam Was oczywiście do zadawania kolejnych pytań w komentarzach. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!